Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Diana Sochacka i jestem nauczycielką jogi w Centrum Jogi w Gdańsku. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić dosyć ważnemu tematowi, jakim jest odporność. W tym ciężkim dla nas czasie, w czasie pandemii, w czasie gdy chorujemy, czy mamy dużo przeziębień, to jest to ważne, aby zadbać o swoje ciało. Naukowo jest to potwierdzone, że joga ma bardzo korzystny wpływ na podniesienie zdrowia i podniesienie odporności poprzez oczyszczanie, stymulowanie niektórych narządów, takich jak przede wszystkim tarczyca, grasica, a także wpływa na poprawienie naszego trawienia i w ten sposób usuwanie zbytecznych toksyn z naszego ciała. Ale przede wszystkim ćwiczenia, które też dzisiaj wykonamy, mają poprawić Wam humor i podnieść odporność na stres, a to jest dla nas bardzo ważne. Zacznijmy prostym ćwiczeniem, a więc uklęknij. Rozstaw kolana na szerokość swoich bioder, dociśnij palce dłoni, rozszerzając je do podłogi i zaczynamy kocimi grzbietami. 5 powtórzeń. Zaczynamy od uniesienia głowy, spójrz na sufit, wdech, opuszczając brodę, spójrz w dół, a wdech do góry, wdech w dół, do góry, wdech w dół. Do góry, jeszcze 2 powtórzenia. Oddychaj, wdech do góry. Wdech w dół. Dobrze. Po skończonym ćwiczeniu usiądź na swoich piętach. Połącz ze sobą duże palce stóp oraz powyciągaj ramiona do przodu. Przejdź do pozycji dziecka. Przechylając głowę, przyciągając brodę w kierunku do mosta. Powydłużaj swoje ramiona. Powyciągaj się aktywnie. Głęboki wdech, głęboki wydech, po czym unieś się do góry. I z tej pozycji przejdź do psa z głową w dół. Jeszcze raz szeroko rozpościerając palce dłoni, dociśnij je. Podwij palce stóp, oderwij kolana. I teraz spójrz przed siebie, robiąc wklęsłe plecy. Odepchnij się od nadgarstku, po czym opuść głowę w dół. I naprzemiennie zacznij tak jakby dreptać w miejscu, jednocześnie opuszczając piętę jednej nogi, zginając kolano drugiej i zmiana. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I teraz unieś pięty, przejdź na palce stóp, wyciągnij się aktywnie i na chwilę uklęknij i jeszcze raz wejdź do dziecka, dociśnij dłonie aktywnie, powydłużaj się w pozycji i jeszcze raz wdech, unosząc się, podwijając palce stóp, odrywając kolana, wdech, wejdź do psa, wyciągnij się z pozycji, przejdź do deski, wydłużając ramiona, spójrz pomiędzy swoje dłoni, wyciągnij mocniej pięty, utrzymuj nogi proste i z wydechem powoli, 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 jeszcze raz wejdź do psa z głową w dół. Oddech. I powoli schodzimy w dół. Następną pozycją, jaką chciałam Ci pokazać, jest pozycja Navasana, czyli pozycja łódki. I do tej pozycji siadamy w taki sposób, że utrzymujemy nogi zgięte. Bardzo ważne jest, aby utrzymywać kręgosłup prosty i dam Ci warianty, w jaki sposób możemy tę pozycję wykonywać w łatwiejszy sposób. A więc, odchylając się do tyłu, unieś stopy na wysokości swoich kolan. Wyciągnij się z pozycji. Jeżeli znajdujesz równowagę, wyciągnij ramiona wzdłuż, twoich nóg.
Jeżeli jest Ci ciężko utrzymać tę pozycję, możesz chwycić pod kolana. Jeżeli czujesz się dobrze i stabilnie, to wyprostuj nogi w kolanach. Możesz utrzymywać tę pozycję trzymając za kolana, ale jeżeli masz mocne mięśnie brzucha, to wyciągnij się w pełnej nawrócenie. I trzymając tę pozycję, jeszcze chwilę pozostań. Chwyć za kolana, wyciągnij się, zegnij nogi w kolanach, opuść się do dołu, wyciągając się w tej pozycji, wyprostuj nogi w kolanach. Kolejną pozycją jest pozycja Matsyasana, a więc zegnij nogi w kolanach, ułóż się na plecy. Jest to pozycja ryby, która też otwiera przestrzeń klatki piersiowej, tak? I stymuluje tarczycę oraz grasicę, więc zobacz, podkładam dłonie pod pośladkami. Wdech, zginam ręce w łokciach, podnoszę się i teraz prostuję nogi w kolanach i odchylam głowę, wyciągając się w pozycji. Trzymaj pozycję, odchylając głowę, puść ją luźno, swobodnie, odpychaj się od dłoni. Przejdź na kości pośladków, stopy aktywne. I wydech w dół, połóż się do dołu. Jeżeli jest ciężko, możesz odchylić lekko głowę i w tej pozycji też pozostać. I wydech, opuszczamy się w dół, rozluźniamy. I teraz przewracam się na prawy bok, poprzez prawy bok unoszę się do góry i przejdziemy do leżenia na brzuchu. A więc połóż się na brzuchu i wykonamy pozycję kobry, Buddha Nidasana. Przenieś dłonie pod barkami i wycofaj łokcie do tyłu, dociśnij biodra. Łono do podłogi, pociśnij grzbiety w stóp i powolnym ruchem wdech. Unosimy się do góry, wyciągamy się, wydłużając. Jeszcze raz odchyl głowę, spójrz w górę. I wdech w dół. Staraj się nie prostować rąk i jeszcze raz wdech, wyciągnij się. Dobrze. Na chwilę przenieś dłonie pod czołem i rozluźniając stopy, puszczając pięty swobodnie, pozwól, by kręgosłup powrócił na swoje miejsce. Oddychaj i wdech. Unieś głowę. I teraz jeszcze raz wdech. Dociśnij dłonie, podwiń palce stóp. Wdech, unieś się jeszcze raz do klęku podpartego i wejdź do psa z głową w dół. Czyli jeszcze raz wdech, oderwij kolana, wyciągnij głowę między wewnętrzne ramiona i wyprostuj nogi w kolanach, wyciągając się aktywnie w pozycji. To nie wszystko w tej pozycji, wykonamy jeszcze warianty, a więc przenieś prawą nogę do przodu, tak żeby kolano poszło między Twoje dłonie. Opuść kolano drugiej nogi, opuść grzbiet stopy i z tej pozycji, na ile Ci się uda, wyciągnij się do góry. Jeżeli możesz osiąść w dół, to się wyciągnij. Przenieś ręce do tyłu, unieś klatkę piersiową. Pozycja półgołębia. Raja Kapotasana. Wyciągając się, unieś klatkę piersiową, zasiłuj łopatki, wdech i wykonaj skłon, rozluźnij się. I zmiana, dłonie pod barkami, podwijając palce stóp, prostując nogę z tyłu, wycofaj nogę w tył. Jeszcze raz powróć do psa z głową w dół, wyciągnij się w pozycji i zmieniamy strony, lewe kolano idzie między Twoje
Wycofuję dłonie, stopa idzie do boku i jeszcze raz wydłużam nogę i bądź pozostając w tej pozycji, unosząc się do góry, jeżeli możesz osiadać w dół i odchylając delikatnie głowę, podnoszę klatkę piersiową. Pracuję mocno łopatkami na wewnątrz i wydech. Skłon, wyciągnij się do przodu. I powoli powróć. Jeszcze raz. Podnij palce w stopie nogi z tyłu. Odebij kolano. Wróć do psa z głową w dół. Powyciągaj się aktywnie. I wydech. Opuszczamy się w dół. Teraz przejdźmy jeszcze do pozycji uszkrasany, pozycji wielbłąda. Podnieś palce stóp. Uklęknij i przenieś dłonie na swoje pięty. I teraz dociskając mocniej dłonie do pier, wyciągnij się do pozycji uszkrasany. Oderwij biodra, unieś klatkę piersiową i jeszcze raz odchyl głowę do tyłu. I wydech, opuszczamy się w dół. Jeszcze raz powtórzymy, ale jeżeli czujesz, że już coraz lepiej idą Ci te ćwiczenia, możesz wykonać tą pozycję z piętami, z grzbietami stóp na podłodze. Więc jeszcze raz, chwytając się za pięt, wdech, odrywając. I wydech. Powróć. Dobrze. Rozluźnij swoje ciało w pozycji balasana. Puść wszystko łagodnie. Przyciągnij do siebie brodę. I wdech. Podnosząc się do góry, wykonamy jeszcze jedną pozycję. Skrzyżuj golenie, przejdź na posiadki i połóż się jeszcze raz na plecach. Kładąc się na plecach w tej pozycji, dociskając dłonie po bokach mojej maty, dociskając stopy do podłoża, kolana i stopy powinny być w jednej linii, wdech. Podnoszę biodra w górę. Ściągam prawy bark, lewy bark do wewnątrz. Jeżeli mogę, to splatam palce dłoni, zbliżając ramiona do siebie i dociskając stopy, wdech, unoszę się do góry. Jeżeli pozycja jest ciężka, możesz popuścić biodra trochę niżej, ale trzymaj mocno pozycję. Jeżeli zaczniesz się już bardziej dostosowywać do tej pozycji, to idź w górę. Idź w górę, aż przyciągniesz klatkę piersiową w kierunku do brody. I wdech. Rozluźnij się. Puść swobodnie ręce. Przyciągnij do siebie kolana. I w takiej pozycji pozostajemy. Przyciągnij jeszcze głowę. I wdech. Wyprostuj jeszcze raz ramiona. Wyciągnij się aktywnie. I wydech. I powoli, zginając nogi w kolanach, wdech, unieś się do góry. Dobrze. W takim razie dobrze by było jeszcze wykonać sobie jakąś taką pozycję, której kładąc się na podłodze, chwilę się jeszcze zrelaksujcie po ćwiczeniu, odpocznijcie. Tak, mam nadzieję, że asany, które dzisiaj pokazałam, nie sprawią Wam problemu, także zachęcam Was do tego, aby co najmniej dwa razy w tygodniu powtórzyć sobie tę sesję, tak? Dbajmy o siebie, podnośmy naszą odporność i z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i zdrowo przede wszystkim. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Namaste.